Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Bitwolf i dzisiaj przedstawię wam po raz kolejny słuchawki dokanałowe. Tylko z tą różnicą, że dzisiejsze słuchawki dokanałowe kosztują troszeczkę więcej niż te, które pokazywałem do tej pory. Dlatego też dzisiaj przedstawię wam model Dunu DK3001 Pro. Hola, hola, hola! Zanim zaczniemy ten materiał, chciałbym tutaj poinformować o bardzo ważnej rzeczy. Otóż w ten weekend od 8 do 10 listopada w Warszawie na Stadionie Narodowym odbywa się Audio Video Show 2019, czyli można powiedzieć swego rodzaju największa impreza audio i wideo w Polsce. Jeżeli chcecie mnie zobaczyć, a także zbić pionę, to będę na stoisku sklepu Audeos. Na początku tego odcinka chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż dzisiaj mamy na warsztacie słuchawki, które kosztują niebagatela 2000 zł. Co znaczy, że oceniając poszczególne aspekty, będę je oceniał właśnie w kategorii cenowej około 2000 zł. Dlatego też będę je przyrównywał do takich słuchawek jak FIO FH7, IMR R2, bądź też Empire Ears Bravado, ponieważ one wszystkie kosztują około 2000 zł. Jeżeli będę mówił, że jakiś aspekt jest gorszy, to będę oczywiście porównywał tutaj do innych słuchawek za około 2000 zł, a nie na przykład TIN T2 Audio, które kosztują 200 niecałe. Dobra, jeżeli to sobie wyjaśniliśmy, to teraz możemy przejść do tego, co znajduje się w opakowaniu. Pokazując to pudełko znajomym, wielokrotnie zostałem zapytany o to, czy kupiłem turbinę do swojego nieistniejącego samochodu. I jest to troszeczkę komiczne, ponieważ tak, ten obrazek po prostu na tym pudełku tak wygląda. Ale kiedy tylko zdejmiemy etykietę, to ukaże nam się bardzo ładne, bardzo bogato wykonane pudełko, które otwiera się magnetycznie. Kiedy już przejdziemy przez ten bardzo ładny materiał, który ma na sobie napisane na złoto Design by Dunu, otrzymamy widok samych słuchawek, a także pewnych wtyków, o których powiem za chwilę, kiedy będziemy rozmawiać o samym kablu. Kiedy zdejmiemy jedną pokrywę, dostajemy drugie dno i w tym drugim dnie znajduje się o wiele więcej rzeczy. Znajdziemy tam chociażby skórzane etui ochronne, narzędzie do czyszczenia, adapter 6,3 mm, adapter samolotowy, a także bardzo dużą liczbę nakładek, a także tipów, ponieważ mamy 4 pary nakładek typu SpinFit, mamy 3 pary nakładek typu Balance, 3 pary nakładek Vocal, a także jedną parę pianek typu Comply. Dodatkowo, żeby mieć 100% kompatybilność ze SpinFitami, mamy także 6 par specjalnych spacerów, które zakładamy na tulejki naszych dokanałówek. Przejdźmy sobie teraz do samego kabla. Otóż jest to prawdopodobnie najlepszy kabel, jaki w życiu miałem okazję dotykać. Jest to bardzo wysokiej jakości kabel czterożyłowy o wartości 28 AVG, gdzie przewodnik został zrobiony z monokrystalicznej miedzi OCC. Z jednej strony mamy wtyki MMCX, kiedy zejdziemy niżej, mamy bardzo ładnie wyprofilowane logo Dunu na ściągaczu, który jak najbardziej pożądam na swoim kablu. Potem mamy złączenie kabla i na dole mamy wtyk. No właśnie, co to jest za wtyk? Otóż jest to coś, czym właśnie Dunu się chwali i jest to ich opatentowany projekt. A ten opatentowany projekt to jest swego rodzaju redesign wtyku audio, który był użytkowany jakieś kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu, ponieważ jest to swego rodzaju DIN. I w związku z tym właśnie są te wtyki. Otóż Dunu wpadło na genialny, można powiedzieć, pomysł. Otóż zazwyczaj, kiedy dostajemy kabel do kanałówek, jest to 3,5 mm bądź 2,5 mm zbalansowane. I to są te jakby dwa najpopularniejsze wtyki. No ale choć 3,5 mm znajdzie się wszędzie, tak 2,5 mm, no ciężko znaleźć, no chyba, że mamy do tego jakiś specjalny sprzęt, na przykład specjalne zbalansowane DAPy. Dlatego też, żeby mieć 100% uniwersalność i możliwość podpięcia słuchawek pod praktycznie wszystko, mamy właśnie patent, gdzie mamy po prostu odpinane wtyki i tutaj w zestawie znajdują się aż 4 wtyki. Jednym jest oczywiście normalny, niezbalansowany 3,5 mm, który na przykład możecie podłączyć do telefonu. Później mamy zbalansowane 3,5 mm, zbalansowane 2,5 mm, a także zbalansowane 4,4 mm. Dlatego mamy praktycznie dowolność w wybieraniu wtyków. Jeżeli chcemy sprawdzić sobie sprzęt właśnie pod rzutem zbalansowanym, możemy to zrobić na Dunu DK3001 Pro. Jeżeli mamy niezbalansowane, także możemy to sprawdzić na Dunu DK3001 Pro. Po prostu musimy tutaj wymienić wtyczkę i ich zamiana jest jak najbardziej
najbardziej prosta, wymaga to tylko pewnej techniki ściągania samych wtyków, co jest jak najbardziej dobre. Przejdźmy sobie teraz do tego, co znajduje się w tych metalowych, małych kopułkach. Otóż jest to przetwornik dynamiczny, berylowy, z membraną o średnicy 13 mm, a także 4 armaturowe przetworniki, gdzie są 2 pojedyncze, a także 1 podwójny firmy Knowles. Impedancja tych przetworników to 20 ohmów, a skuteczność 112 dB, co znaczy, że są one dosyć mocno czułe, jednak nie wyłapują aż tak szumów, co wydaje mi się jest jak najbardziej dobre. Już w samym opakowaniu mogliście zobaczyć, jak wiele możliwości daje nam producent, jeżeli chodzi o same tipy, czyli komfort, a także wygodę naszego użytkowania. Na początku poszedłem w spinfity żółte, czyli właśnie tego średniego rozmiaru, i było to jak najbardziej ok, chociaż wydawało mi się, że są one minimalnie za duże względem mojego kanalika, więc postanowiłem przesiąść się na mniejsze, czyli te różowe. Później zacząłem testować jeszcze spacery i ten zestaw jak najbardziej działał, choć kabel, można powiedzieć, trochę nie zakręcał się wokół moich uszu, dlatego też musiałem troszeczkę posiłkować się ściągaczem i wtedy było jak najbardziej ok. Tylko problem jest następujący. Otóż bardzo ciężko na początku jest założyć spinfity na DK3001 Pro. Trzeba się troszeczkę z tym namęczyć, ale kiedy już siedzą, to siedzą przez pewien okres czasu. Dlaczego? Ponieważ po 2 tygodniach tipy zaczęły zostawać w moim uchu, ponieważ tak bardzo były naciągnięte właśnie na kopułki, że się po prostu rozciągnęły. Więc ostatecznie, choć przez pierwsze 2 tygodnie zestaw właśnie różowych tipów był jak najbardziej dla mnie spoko, tak później, kiedy się rozciągnęły, mój komfort i wygoda praktycznie zmieniły się w paranoję, kiedy musiałem po prostu uważać na to, żeby te tipy nie spadały. Dlatego ostatecznie znowu wróciłem na żółte, które, powiedzmy, trzymały się już troszeczkę lepiej do końca, kiedy jeszcze te słuchawki testowałem. Jeżeli do tej pory ten odcinek Wam się podoba, to jak najbardziej zachęcam do zostawienia łapki w górę, a także subskrypcji, jeżeli jesteście nowymi widzami. Czas teraz przejść do tego, jak Dunu DK3001 Pro gra. Jeżeli w jednym określeniu miałbym opisać to, w jaki sposób Dunu DK3001 Pro brzmi, to powiedziałbym, że jest to bardzo, ale to bardzo łagodna fałka, ponieważ mamy tutaj minimalnie podbite basy, chociaż bardziej tutaj do kanałówki skupiają się na uderzeniu, aniżeli na samej wibracji, dlatego też w wielu przypadkach wydaje się, tak jakby tego basu aż tak bardzo nie było i skupiamy się tutaj troszeczkę na niższym basie niż na moim jakże po prostu uwielbianym subbasie, dlatego też w wielu utworach troszeczkę mi go brakowało. Jeżeli chodzi o średnicę, to tutaj można powiedzieć, jest ona bardzo mocno rozszerzona. Wokale tutaj bardzo fajnie się prezentują i to też jakby zależy także od wokalu, ponieważ żeńskie właśnie wokale bardzo fajnie się prezentują, gdzie w przypadku męskich, no można powiedzieć, jest to troszeczkę takie jakby przygaszone. Chociażby Freddie Mercury właśnie w utworach Queenów nie brzmiał tak dobrze jak w przypadku innych słuchawek dokanałowych, których właśnie słuchałem w tej kategorii cenowej, jak na przykład Empire Ears Bravado. Przechodząc natomiast do wysokich tonów, nie można powiedzieć, żeby ta góra jakby sybilowała. Jest troszeczkę jakby na takiej wyższej pozycji. Można dzięki niej uzyskać bardzo dużo detalu, ale tak jak właśnie mówię, nie sybiluje. Jest troszeczkę taka relaksacyjna. Dlatego też, jeżeli jesteście po prostu zmartwieni swego rodzaju szpilkami, to tutaj jak najbardziej wydaje mi się, że nie powinniście się w żadnym stopniu bać, ponieważ Dunu DK3001 Pro najbardziej sobie tutaj radzi. Natomiast jeżeli chodzi o sam soundstage, czyli właśnie scenę, a także separację, można powiedzieć, że jak na słuchawki do kanałowe jest ok, choć wydaje mi się, że niektórzy po prostu rywale z tej półki cenowej, a nawet z niższej, są troszeczkę tutaj lepsi, jeżeli chodzi właśnie o samą szerokość sceny. Separacja natomiast jest tutaj jak najbardziej na dobrym poziomie. Jestem w stanie po prostu wszystkie instrumenty mniej więcej odróżnić, a także skupić się na poszczególnych, więc tutaj jak najbardziej jest to także na plus. Na podsumowanie chciałbym postawić tutaj jedno pytanie. Czy Dunu DK3001 Pro jest wart tych 2000 zł? Jestem tutaj troszeczkę zmieszany, ponieważ jeżeli by patrzeć po prostu na bogactwo samych akcesoriów, o tak, jak najbardziej. Dostajemy tutaj praktycznie
każdą możliwą kombinację tipów. Możemy sobie konfigurować właśnie te tipy jak chcemy, więc naprawdę ciężko jest znaleźć kogoś, komu by te tipy ostatecznie nie pasowały, ponieważ mamy tipy właśnie na wielkość, mamy także tipy, które minimalnie są w stanie zmienić także nasze podejście właśnie do samego brzmienia, tak jak właśnie są tutaj tipy balance, a także tipy vocal. Mamy tutaj także bardzo ładne skórzane etui, mamy oczywiście ten świetny czterożyłowy kabel, który naprawdę może działać po prostu jako kabel testowy do innych słuchawek dokanałowych, ponieważ mamy tutaj oczywiście balance, mamy tutaj single-ended, czyli właśnie niezbalansowany, zbalansowany, jak najbardziej on może się tutaj przydać, tylko że problem jest taki, te słuchawki kosztują 2000 zł i możemy także oddzielnie kupić ten kabel razem ze wszystkimi wtyczkami i on kosztuje właśnie w normalnej cenie sprzedażowej 1300 zł. I oczywiście nie możemy tego przeliczyć tak, że słuchawki kosztują 700, a kabel 1300, bo wiadomo, koszty produkcyjne są inne. Ale to daje jednak troszeczkę do myślenia, że kabel tutaj grał jednak dosyć dużą rolę, dlatego też nie wydaje mi się, żeby te słuchawki grały jak na 2000 zł, ale jeżeli byśmy patrzyli pod kątem tego, jak wiele dostarcza nam sama zawartość, to tutaj jak najbardziej bym się zgodził. Właśnie z ceną 2000 zł jest ona jak najbardziej rozsądna. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Tymczasem widzimy się przy okazji kolejnych materiałów. Trzymajcie się i na razie.